byłem w Kauflandzie poszukać magazynu ten Mickey Max, bo tam są dwa polibagi. Wpadłem do Kauflanda i akurat były takie figurki przecenione o 90%. Normalnie kosztowały 4,90, a kosztowały 29 groszy. No to sobie pomyślałem, że będzie około 3 zł, czy ileś na to biorę. Zasugerowałem się głównie tym, że myślałem, że będą jakieś klocki w środku tutaj, jakieś akcesoria, bo same figurki z dromadera mnie za bardzo nie interesują. Nie miałem za bardzo czasu się z tym zapoznać, bo trzeba było na szybko między jednym sklepem a drugim sklepem. I okazało się po otwarciu jednej figurki, że w środku jest tylko figurka. A tutaj jest kłód mój się drze. Czotuś. No i tu jest jedna figurka i nie spodziewam się raczej, żeby w pozostałych było coś innego, ale może zaczniemy od tego, że porównamy sobie, jak wyglądają figurki z Dromadera z tymi od Lego. Czyli tak na przykład się prezentuje figurka z Dromadera, ta pierwsza, co ją wylosowałem. Tu ma taki torsik, a tu jest czapeczka, znaczy włoski to są, i bardzo paskudna fryzura. No i teraz właśnie zrobimy porównanie z figurką z Lego tego górnika. No to wiecie, za 10 zł z akcesoriami mieliśmy. Z akcesoriami mieliśmy i w ogóle nie do ciebie. W porównaniu z figurką Lego prezentuje się to w ten sposób. Obie figurki naraz. No i figurki Lego nie za bardzo chyba mają odczepialne ręce i nogi. I lata im to dość mocno. Mają ładne twarzyczki, a tutaj wszystko lata. Lata jak chce i żyje własnym życiem. Można to odpinać, tak samo nogę. Przedtem nogi chodziły ciężej, teraz już się wyrobiły. Tutaj odpina się tu. Tak wygląda tak dziurka z ręki. Tu wygląda tak główka. A główka bez tego wygląda w ten sposób. Figurka ma uszy nawet. Dziurka. Ta figurka z Lego, no to odepniemy z trudem tylko nogi. Pierwszy raz nagrywam tą kamerą, więc dopiero się ogarniam. I tutaj o dziwo już nie mają tej dziurki do oddychania. Co jest dla mnie dziwne. I to standardowo. Zatem otworzymy sobie resztę paczuszek. Zobaczymy, co się nam trafi. Tu nam się trafił jakiś jegomość. Właśnie jeszcze zawartość torebki. No to jest tyle. I tu jest ta instrukcja. I w tej instrukcji jest taka książeczka. To w sumie nie jest instrukcja, tylko książeczka. Tutaj mamy samolot. Farmę. Tych budowlanych nigdy nie widziałam w żadnym sklepie. I znowu tak samo jak przedtem, nie wspomniałem o tym. Figurka wyszła gotowa praktycznie. I tyle, to jest chyba facet. Tak domniemam. Też znowu żadnego akcesorium nie było. I tam lata jakaś nadlewka czy coś. Tak to tak się prezentuje. Nawet chyba nie ma go po co dookoła pokazywać. Rączki takie też nieposkładane.
Nie będę poprawiał reszty figurek, tylko tą, bo szkoda czasu. Nie chcę coś stać. Uparciu. Kurde. Ale figurki tańcują. No nie chcę stać. O, to przechodzimy do innych figurek, trochę przyspieszę. Następna to jest jakaś taka. Chyba jak na razie najładniejsza z tych wszystkich. Takie łoczka. I taka czuprynka. Kinul trochę nie w tym miejscu co trzeba. W tamtej figurce też widzę, że kinolek nie jest w tym miejscu co powinien być. Kolor jest chyba taki sam jak ten. Otwieramy następną. Trafiła się bardzo podobna figurka. Ta sama czuprynka. Ten sam ten. I tylko inny żółty kubraczek. Teraz trafiło się coś. Znowu. To chyba też jest facet. Chociaż może baba. Ale jakaś paskudna. Włosy. Takie dziwne. Rączka strasznie lata. Spodenki. I zostały nam tylko dwie. Całe szczęście. Bo chyba już napromieniowałem tą radioaktywnością. I tu się trafiła powtórka. Czy nie powtórka? No, trafiła się powtóreczka tego jegomościa, ale tym razem jest lepiej nadrukowany. Tak samo beznadziejnie stoi. I ostatnia figureczka. Co jeszcze nie było? Ale fryzurka co była? Zielone spodenki, coś takiego. I wszystkie mają takie łapki, jak mulaty. Obrzydliwe. W sensie obrzydliwy kolor. I tak się prezentuje mój zakup. Nie polecam raczej.